Siemanko, z tej strony Pekka i witam Was w nowym odcinku ze Skyblocka Hypixela. Dzisiaj pokażę sposób na zarabienie na goblinach w Dwarven Mines. Tak więc zapraszam do oglądania. W ostatnim odcinku obiecałem zrobić losowanie dla osób, które podadzą w komentarzach niki. I zgłosiły się trzy osoby. Jest to Rywik, Snake i Bonolo. Więc zobaczmy, kto wygra nagrodę. I jest to Snake. Zgłoś się po nagrodę na którymś z live'ów, a na nowe losowanie, na Rider Axe i dwa enchantowane bloki Diaxów, zasady są takie same. Podajcie swój nick w komentarzu. Jeżeli dobijemy 30 lajków, to dorzucę dwa enchantowane bloki Diaxów. To jest około 500 000 końców. Tak więc zapraszam do udziału. A losowanie w następnym odcinku. Czego potrzebujemy, aby odpowiednio dobrze farmić złoto z goblinów? Przede wszystkim Rider Axa, którego pasywka daje dodatkową kasę za każdego ubitego moba powyżej 10 levelu. Ja dodatkowo zaaplikowałem Scavenger. Jest to taki enchant, który zwiększa drop złota za każdy level moba. Oczywiście oprócz tego z goblinów można coś dropnąć. Przede wszystkim worki z kasą. Jest to taki natychmiastowy zastrzyk gotówki od 500 do 10 tysięcy monet oraz goblin eggi, które można sprzedać na bazarze. Niektóre za kilka tysięcy, niektóre za o wiele więcej. Tak więc ja już jestem na miejscu. Mam siekierkę przygotowaną, ekwipunek wyczyszczony. Kasy nie mam żadnej, więc zobaczymy, ile mi wleci. Mam 13 godzin i 1 minutę na ciasteczku. Dokładnie teraz się zaczyna, więc za godzinę się widzimy i zobaczymy efekty właśnie tego farmienia. Zostało ostatnie 30 sekund, już nawet 23. I powoli będziemy podsumowywać ten odcinek. Przez tą godzinkę udało mi się wydropić tyle hajsu, prawie 400 koła. Natomiast ostatecznie ile zarobię, to zaraz się przekonamy, bo będziemy musieli pójść na Uba. Tam sprzedamy to, co wydropiłem i zobaczymy, ile ostatecznie się udało. Ok, 0. Sekund, więc idziemy na Huba od razu. Wytropiło się jeszcze sporo różnych setów goblinowych. One nie są zbyt przydatne. Na Auction House w teorii można je sprzedać za 3-4 tysiące, no ale ja nie chcę się w to bawić, więc wszystkie hełmy po prostu sprzedam tutaj do NPC-ta. To też jest kilkadziesiąt tysięcy. I mamy już, uwaga, 423 tysiące, natomiast nie jest to jeszcze koniec, ponieważ mamy jeszcze Goblin Eggi. I te Goblin Eggi sprzedamy za 132 tysiące. Wszystko sprzedajemy i ostatecznie mamy 553 tysiące. Teraz czas na podsumowanie. Oczywiście się pomyliłem, ostatecznie zabrałem 555 tysięcy coinów w godzinę. Co myślicie o takiej formie zarabiania? Czy się opłaca, czy się nie opłaca? Dajcie koniecznie znać w komentarzu i oceńcie ten film. Napiszcie, co Wam się podobało, a co jeszcze muszę dopracować. Zostawcie łapkę w górę lub łapkę w dół i nie zapomnijcie o konkursie. I pamiętajcie, ja tyle zarobiłem, bo mam taki magic find. Ktoś będzie miał większy, to więcej zarobi. Ktoś będzie miał mniejszy, to troszkę mniej zarobi. Natomiast moim zdaniem jest to fajny sposób na zarabianie. I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!